Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, to jest kolejny odcinek 15 na 15. Tych odcinków już powinny być ze 4, natomiast okazuje się, że na serwerze testowym nie działa poprawnie to, co tutaj widzicie, czyli Free Camera Mod. Moi drodzy, tym razem w szranki stają, proszę bardzo, siły niemieckie, czyli LOL Traktor oraz MS1. To są czołgi, to są pojazdy, które właściwie zaczynały naszą przygodę z WOT-em. Większość starej wiary tak zwanej musiała zacząć albo od jednego, albo od drugiego pojazdu. Zobaczymy, jak tutaj sobie poradzą. Proszę bardzo. Pierwsza mapka, kopalnie. Zgrupowali się w jednym miejscu właściwie. Zobaczymy, która drużyna wygra. Tutaj idzie atak. Zaraz zobaczymy. W tym miejscu, proszę bardzo, kolega, bardzo ładna pozycja. No, pewnie go tutaj ubiją zaraz. O, jest tutaj jeszcze, proszę. Kurka, kamperstwo totalne. Dobra, trzy zostały MS1 w tym momencie. No i sprawdzamy. Co dalej? Jeden został. Nie, dwa zostały na wyspie. Na razie dość duża przewaga lolków. Tylko że teraz tamten kolega podświetla i zobaczcie, co się dzieje. Ten tutaj stoi i strzela. Proszę, kolejnego rozwalił. Tam MS1 siadła. I w końcu jest. Został wykryty i zniszczony. Tak się kończy pierwsza bitwa. 1-0 dla LOL Traktorów. A oto już druga bitwa i tym razem rozgrywa się na mapce Ensk, czyli również dosyć mała mapeczka. Zobaczmy, jak się lolki rozjadą. Za chwileczkę będziemy widzieli MS1, czyli typowe zgromadzenie właśnie w tym miejscu. Pierwsza MS1, no, dostaje tutaj ładnie. Zobaczymy, jak to się... Pierwsza jedynka zostaje zniszczona. Nie wiadomo, co się dzieje na zielonym. Praktycznie nikogo nie ma. Jeden kolega tylko, Adam, pojechał na zielone. Także może być tam niebezpiecznie. Nikt też nie objeżdża tutaj tą długą drogą. Mimo wszystko, niestety, walka wyrównana. I MS1 zdobywają przewagę. Zobaczcie, co się dzieje. Tutaj kolega świetnie, ale niestety nie udało mu się do końca chować. Chyba atakują. Nikt zielonym nie pojechał. Niestety jeden LOL Traktor, zobaczcie, zdecydował się na atak zielonym, a przez ten czas mógł pomóc tutaj. No i co się dzieje? Niestety, został już tylko on. Proszę. Zobaczymy, co jeszcze zdziała. No i niestety, nie udało się. Wynik bitwy 1-1. Okej, mamy drugą bitwę. I tym razem zobaczymy, jak sobie tutaj panowie poradzą. Proszę, zobaczcie, co się dzieje na mapie. Niestety, totalny Lemming Train w wykonaniu LOL Traktorów, czy też Lajś Traktorów. Bardzo, bardzo zła decyzja. Wszyscy jadą tędy. Czy się czasem to nie zemści? Dobra, obaczymy. Ja to jestem, tak jakbyście nie wiedzieli, ten bez znacznika. Okej, całe siły wjeżdżają tutaj. Przypominam, że nikt nie pojechał tam nad wodę. Zobaczmy, co tutaj się będzie działo. Jest jakaś MS1, jedna, druga. Natomiast panowie już zdobyli klasztor. A ci tutaj, kurka wodna, wszyscy z jednej strony. Zniszczyli. I kurde, chcą dalej jechać w tą stronę. A zobaczcie, co się w tym miejscu dzieje.
Proszę uprzejmie, MS-1 już atakują. Suną potężnie. Tutaj są takie skoki jakby, wiecie dlaczego? Bo po prostu daleko są te czołgi. No i co? Zaczyna się lipa robić. Ci dopiero teraz się wracają. Zobaczcie, no taki lemming train, niesamowity, że szok. Dobra, jest MS-1 pierwsza. Tutaj ja się wróciłem. Proszę bardzo. Toczę bój, ale niestety... Czy zdążę podjechać? Uwaga, uwaga. Chodzi o to, żeby spotnąć. Tylko, żeby spotnąć i to wystarczy. Z balkoniku powinni rozwalić. Jest spot na gościa. Jest dekap, ale niestety ginę. No i co? Tutaj z tyłu zajeżdżają tego na balkoniku. Proszę uprzejmie. Gdzie reszta LOL traktorów znajduje się w miejscu? Jeden się chyba właśnie zabił. Ze wszystkich stron teraz są atakowani. Z balkoniku ktoś wali. Także bardzo, bardzo zła gra drużyny Lajś Traktorów. I tym sposobem... Chyba już nie jest dla nikogo tajemnicą. Tutaj jeszcze kolega się wraca. Dla nikogo nie jest tajemnicą, jak skończy się ta bitwa. Jeszcze jeden został. No, może tutaj... Coś by się mogło wydarzyć jeszcze. Wiadomo, że na balkoniku jest kolega. Sympatyczny jeden. Proszę. No i niestety. 2-1 dla... MS-1. Moi drodzy, kolejna bitwa rozgrywa się na mapce Fjord. Powtórka z rozrywki, kurka wodna. Zobaczcie, co się dzieje. LOL traktory, niestety, wszystkie w jednym miejscu. Tam pojechał tylko jeden i chyba będzie bronił. Tutaj stoi jeden, nie wiem, albo to jest na awku, albo jak. I wszystkie, oprócz tego LOL traktory, przyjechały tutaj, czyli w środek. Zobaczymy, czy to się opłaci w ogóle. Tutaj powinny się pojawić za chwilę MS-1. No takie strzelanie nie prowadzi do niczego, oprócz tego, że jesteśmy wykryci. Proszę bardzo, pierwsza MS-1 zginęła. No ale to jest początek bitwy. Tutaj na przesmyku coś się teraz dzieje. Chłopaki atakują tędy. Ja zresztą też tutaj atakuję. Niestety za dużo czołgów za mną jeździ. I to jest takie troszeczkę lipne. Tutaj wszyscy się pchają, a ten koleś sobie punktuje. W końcu ginie. Dobra, co się dzieje? Co się stało się? Okej. Okay. Następna MS-1 tutaj jest, zobaczcie. Ginie. Ale w tym momencie praktycznie mamy tylko środek zajęty. Zwróćcie uwagę na to. Tutaj jeszcze trochę chłopaków jest. I zaczyna się kapowanie. Ale to było łatwe do przewidzenia, prawda? Że w końcu... wjadą tędy. No i zobaczymy, jak tutaj to wszystko. LOL traktory mają potężną przewagę. Niestety, jest już skapowane. Także mimo ogromnej przewagi lolków, MS-1 znowu wygrywają. Kurczę. Przypominam wam, że to są randomowe bitwy. Tutaj nie ma jakiegoś rozstawiającego i tak dalej. Każdy jedzie tam, gdzie chce. Taki jest zamysł tych walk. Żeby nie było uregulowanej jakiejś tam super gry, że jeden team będzie miał rozstawiającego, który powie, część tu jedzie, część tu blokuje, tylko po prostu ludzie jadą, gdzie chcą. Taka zabawa. Okej, 3-1, niestety 3-1 w tym momencie dla MS-1. Kolejna bitwa, moi drodzy, to Mittengard. Tak jest. I tutaj zaraz zobaczycie, o co chodzi, jak się czołgi rozjechały.
Ja zajmuję tą pozycję, tam kilku przeciwników też jest. Przypominam, jest 3-1 w tym momencie dla MS1. I panowie tamtą stroną decydują się zaatakować, bo jest zostawiona. Tutaj się MS1 zgromadziły, zobaczcie. No i zobaczymy. Tu chłopaki już ścieli troszkę. Ale chyba zaatakują jednak środkiem. Podjedźmy tu, żeby było dobrze widać. Zobaczcie, tu zgrupowanie potężne i przepychają, powoli przepychają jednak. No i przewaga lolków, w tym miejscu przewaga lolków. No i co, został jeden chyba uciekł gdzieś. A nie, tutaj jest, dobra. Słuchajcie, tak bitwa się kończy, bardzo krótka, bo malutka mapka. Czyli w tym momencie mamy 3-2 dla MS1. Okej, moi drodzy, ostatnia bitwa to koło podbiegunowe, czyli linia Mannerheima. I zaraz zobaczycie, jak to tutaj będzie wyglądało. Bardzo dużo lolków jedzie właśnie w to miejsce. Tutaj pewnie rozegra się ta bitwa. Uwaga, uwaga. Ci atakują. Niestety tutaj lolki trafiają na kampę taką totalną. Zresztą zaraz to zobaczycie. No i z tego co pamiętam, ta ostatnia bitwa niestety przez to ciekawa nie będzie absolutnie. Tak to wygląda. Po drugiej stronie nic się kompletnie jeszcze nie dzieje. A my w tym miejscu. Lolki atakują i niestety przegrywają. Na razie, z tego co widać, dużo więcej hapsa straciły. Chociaż fragów jest tyle samo, ale hapsa już niewiele mają. No i widzicie, co teraz się dzieje. Niestety tutaj są przykampione czołgi. Tutaj jest świetna pozycja. Jeżeli gracie na przykład TD-kiem, to bardzo, bardzo polecam wam stać w tym miejscu. Nie dość, że tutaj jest obniżenie terenu, za którego, jeżeli macie dobrą depresję działa, możecie fajnie strzelać. No to jeszcze macie przestrzał na całą tą część mapki. Jak nas wykryją, no to babok potrafi wyciągnąć, wiadomo. Okej, no tutaj teraz jest bardzo, bardzo duża stagnacja. Że... tłumaczyłem panom, że tutaj nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę wygrać i żeby się skampić przy bazie, tylko po prostu takimi lolkami miała być bitwa taka wet za wet. No ale niestety, tutaj się utopi nam chyba jeden. Uwaga. Także... No, lipa, niestety, lipnie się to ogląda, bo oni stoją w miejscu, praktycznie żadnej inicjatywy, dopóki ogromnej przewagi nie zdobędą, no to MS1 żadnej inicjatywy oprócz stania tutaj w bazie. No ale lolków coraz mniej, więc no już teraz mają potężną przewagę, ponad dwukrotną, o teraz dokładnie dwukrotną. I co się będzie działo? Zostały 3 lolki. Jeden tutaj połowę hapsa ma. No i tutaj w tym miejscu mnóstwo tych zakampionych MS1. Już są tylko 2 lolki. No i teraz atakują, jak już zostały 2, to oczywiście czerwoni do ataku przeszli. No, szkoda, bo ta bitwa już się powinna dawno skończyć. Został jeden lolek, który wrócił się, ponieważ był na tamtej flance, wrócił się na bazę. No i oczywiście ma tutaj przeciwko sobie aż 6 MS1. Jakieś szanse miałby, gdyby każdy strzał miał celny. No, ale niestety tak nie jest, jak widzicie. Już miał swoją szansę i stracił nią. Niestety, no. Jeszcze jednego zabił. Drugiego zabił.
Ale w końcu 100% wjeżdżają w niego. I tak się kończy, moi drodzy, ta bitwa, ta kampania, można powiedzieć, zwycięstwem MS-1 4-2. Także niestety lolki zostały pokonane. A w następnej bitwie, kogo byście chcieli widzieć, to tradycyjnie piszcie pod tym filmem. Ja oczywiście z waszych komentarzy skorzystałem już i tak jak mówiłem, trzy takie jakby tandemy są nagrane, tylko czekam aż tego, ten patch wejdzie na serwer i Free Camera Mode będzie już w użyciu. Będą to na wysokich tierach głównie bitwy, a jedna bardzo, bardzo zaskakujący wynik będzie. Nawet super zaskakujący wynik, powiedziałbym. Dobra, to tyle. Żegnam się z wami, do usłyszenia.